Wczoraj wieczorem w programie Którędy do nieba mieliśmy bardzo ciekawego gościa. Tu widzicie na ekranie grafikę z tego programu. Zachęcam wszystkich do obejrzenia. Naszym bardzo szanownym gościem, bo starzy zawodnicy, uczestnicy tego programu, no to ja i były ksiądz Jurek oraz prowadząca moja córka Kornelia Chojecka, a gościem był profesor Korneliusz Policki, który jest uczniem właśnie księdza profesora Bocheńskiego. Bardzo ciekawie nam opowiadał o głównych zarysach myśli, filozofii, podejścia do religii księdza profesora. No, w końcu zeszliśmy na ten najbardziej znany, kontrowersyjny dokument o księdzu profesorze Bocheńskim. Ogłoście to po mojej śmierci. Rzeczywiście raz w telewizji, zdaje się w Dwójce, około 10 w nocy, puszczono ten program i potem słuch o nim zaginął. Ukazało się kilka komentarzy, ale nigdzie nie znajdziecie cytatów księdza profesora Bocheńskiego. Otóż on w tym programie przepraszał swoich kolegów profesorów za to, że brał udział w procesji Bożego Ciała. Czyli inaczej mówiąc, zakwestionował powszechną naukę katolicką o rzeczywistej obecności Chrystusa w hostii, która skutkuje oddawaniem hostii boskiej czci. Powiedział, że się na to nie zgadza i za to przeprasza. Profesor Policki podkreślał, że to jest tylko taka pedagogika wiary i że na pewno ksiądz Bocheński nie był heretykiem. A ja uważam, że on chciał być heretykiem. Bo po pierwsze powiedział, co powiedział. Po drugie wiedział, że gdyby to zrobił za życia, to by się rzucili na niego. Chciał, żeby to ogłoszono po jego śmierci. Chciał, żeby jego myśli były znane w całej Polsce. Powiedzenie, że był tylko filozofem, kto się nim zajmie? A powiedzenie, że był heretykiem, to dopiero miałby sławę. Warto o tym pomyśleć przy dzisiejszej uroczystości.